Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Księga Objawienia, rozdział 1, werset 3. Zbawiciel tak kazał napisać świętemu Janowi do 7 zborów w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który ma przyjść, i do 7 duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Księga Objawienia, rozdział 1, wersety 4 i 5. W pismach tych Pan Jezus gani członków 5 zborów za wiele rzeczy, ale najpierw zawsze mówi im, że są umiłowani i oczyszczeni. Czy rzeczywiście byli oczyszczeni? Czy byli przyłączeni? Tak, wszystkiego tego doświadczyli. Były to zbory Boże. W tamtych czasach nikt, kto nie narodził się z Boga, nie był zaliczany do zboru Bożego. Bóg w ogóle nie zalicza do swego zboru nikogo innego, jak tylko tych, którzy zrodzeni są z Boga. Wtedy jednak Bóg zobaczył, że raz jeszcze musi pomóc zborom i napisać do nich i podyktował Janowi, co sądzi o zborach i o ich przełożonych. Jest to cudowna łaska. Nie na próżno napisane jest: błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa. To powinno być nam milsze niż czytanie czegokolwiek innego. Wielu ludzi woli jednak czytać gazety i powieści. Na Biblię nie mają czasu. A jeżeli ją jeszcze czytają, to jest to dla nich lektura obowiązkowa. Muszą ją czytać, bo tak jest przykazane. Nie odczuwają jednak głodu ani pragnienia. Ludzie martwi nie czują głodu Słowa Bożego, ani nie są Słowa tego spragnieni.